Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym family friendly wydaniu Krypta TV będziemy grać w Robloxa. Jeśli chcesz, żeby moja rodzina dostała jutro jeść, zostaw łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. A tak na poważnie. Czym jest Roblox? Niektórzy z Was zapewne wiedzą doskonale. Jednak gdybym miał to łopatologicznie wyjaśnić swoim rówieśnikom, Roblox to stworzona z myślą o dzieciach i młodzieży darmowa platforma umożliwiająca tworzenie własnych wirtualnych światów i dzielenie się nimi ze społecznością. O samej grze usłyszałem stosunkowo niedawno, bo przy okazji tego, jak wiralem w sieci stały się organizowane przez dzieci msze. Produkcję ogranicza jedynie wyobraźnia. Istnieje masa autorskich serwerów o dowolnej tematyce, ale też takich naśladujących wielkie growe produkcje, m.in. Fallout New Vegas. Przyznam się wam, że jak zobaczyłem screeny na naszej facebookowej grupie, temat mnie zaintrygował. Odkryłem, że w Robloxie mamy nie jeden, a więcej serwerów opartych o New Vegas. Materiał wideo, który widzicie, pochodzi akurat z Fallout Wasteland i na nim się skupimy. Niestety nie jestem pewien co do tego, kto stworzył ten serwer. Wygląda to jak wykorzystanie gotowej już gry w języku angielskim i przetłumaczenie jej przez jakieś dziecko na polski. Nie wiem, jak działa Roblox, przyznaję się, przepraszam. Jak coś to wyprowadźcie mnie z błędu. Widać to szczególnie w opisie lokacji oraz regulaminie serwera i samouczku. Nie oceniam, a nawet powiem Wam więcej. Propsuję. Myślę, że to świetna inicjatywa, zarówno ze strony twórcy, jak i osób odpowiedzialnych za polską wersję. Niki graczy sugerują, że na serwerze udzielają się głównie Polacy. Rekordista Gołąb zaćmienia natrzaskał ponad 441 godzin. Serwer powstał 3 lata temu i najlepsze czasy ma już za sobą, o czym świadczy mała liczba aktywnych graczy. Świeci pustkami, ale tak czy inaczej uważam, że warto odnotować go jako ciekawostkę. Zachować dla potomnych. Ja to osobiście traktuję jako demo technologiczne. Prezentację możliwości Robloxa w settingu mojego ulubionego, growego uniwersum. Podejrzewam, że ktoś doświadczony wycisnąłby z niego jeszcze więcej. Od strony wizualnej gra wygląda bardzo ładnie. Mimo, że nie powinniśmy oczekiwać nie wiadomo czego, momentami jest to przyjemniejsze dla oka niż prawdziwy Fallout New Vegas. Niebo gra świateł i cieni na pewno lepsze. Jedynie przejście między dniem a nocą wygląda dziwnie. No ale naprawdę nie czepiajmy się tutaj takich rzeczy. Widać, że twórca bądź też twórcy przyłożyli się do odwzorowania dobrze znanych nam lokacji. Najważniejsze elementy oddano, jednak pomiędzy nimi jest pustka, duże przestrzenie pokryte jedną teksturą. Niektóre lokacje jak Freeside nieco przemodelowano. Nie ma niepotrzebnych murów dzielących je na segmenty, lepiej rozplanowane niż w oryginale. Poza mapą Pustkowi Mohawę mamy możliwość zwiedzenia rozpadliny, czyli miejsca akcji rozszerzenia droga przez Pustkowia. Skala świata jest nieco mniejsza niż w Falloutu, dlatego też czasami odległe lokacje są bardzo blisko siebie. Pojawiło się także kilka autorskich pomysłów, ale widać, że nad wieloma rzeczami pracowano, lecz ich nie dokończono. Szkoda, że na przykład nie można wejść do któregoś z kasyn na stripie. Co ciekawe, na serwerze umieszczono kilka asetów z Falloutów. Także tych nowszych, jak chociażby wóz opancerzony, który widzimy m.in. w prologu czwórki. Jako, że to gra dla dzieci, dobrze, że zdjęli ludzi z krzyży na terenach legionu. O to się najbardziej martwiłem. Co do mechanik, mamy tutaj prosty, niedopracowany system walki oraz ekonomię. Za serwerową walutę można kupić lootboxy. Przedmioty, broń, pancerze można znaleźć wszędzie na pustkowiach albo kupić. Strzelanie obowiązkowo do poprawy, bo to podstawowa rzecz. Tutaj wygląda tragicznie w porównaniu do tego, co widziałem w innych Robloxowych produkcjach. Może się nie znam, ale wiem, że da się to zrobić. Kolejna rzecz. Brakuje przeciwników, do których można by postrzelać, których spotykamy na pustkowiach albo ja po prostu miałem pecha. Szczerze powiedziawszy, wszystkich aktywności nie przetestowałem. Można budować, a na lotnisku w południowej części mapy można stworzyć latacz i z niego korzystać, chociaż opcja szybkiej podróży także istnieje. Grając samemu jest to kilkadziesiąt minut zabawy. W większym gronie zapewne daje to więcej frajdy. Ludzie tam przesiadywali sporo czasu, także myślę, że nie bez powodu. W zasadzie to tyle, drodzy widzowie. Czas sprawdzić inne giereczki. Jeśli tego typu odcinek Wam się spodobał, dajcie znać, a je odwiedzimy. Ewentualnie sprawdzimy także robloxowe odpowiedniki innych legendarnych tytułów. Jeśli macie jakieś propozycje, ewentualnie chcielibyście coś dodać w tym temacie, sekcja komentarzy jest dla Was. Na początku myślałem, że wyjdzie z tego odcinek Stary Człowiek przed trzydziestką gra w Robloxa, ale jestem pozytywnie zaskoczony. Dziękuję za to, że wpadliście, trzymajcie się, cześć.